Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiam, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, pozdrawiam owszem serdecznie, ale pozdrawiam przede wszystkim Wielkopostnie, kochani. Nie muszę przypominać, czym jest Wielki Post, już mamy pewien okres czasu za sobą i wiemy, że to jest przede wszystkim czas wpatrywania się w krzyż, w tajemnicę krzyża, w tajemnicę cierpienia i wsłuchiwanie się w te słowa. Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica, każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. My te słowa bardzo dobrze znamy, śpiewamy je, czy modlimy się nimi i właśnie one nas informują, że to cierpienie, te różnego rodzaju boleści, czy to boleści duszy, czy boleści ciała, te nasze problemy, których mamy na co dzień tak bardzo dużo, to właśnie one, jeżeli my jako ludzie wierzący zostaną połączone z krzyżem, wtedy one nabierają wartości zbawczej, wtedy one bardziej nas ukierunkowują na niebo, bardziej nas ukierunkowują na Boga. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, proszę Państwa, ale my jako ludzie wiary możemy być i powinniśmy być nie tylko w wymiarze teorii, ale także w wymiarze praktyki. Poza tym czas Wielkiego Postu to jest czas wyrzeczeń. My, jeżeli w Wielkim Poście rezygnujemy na przykład z palenia papierosów, nie powinniśmy tego nigdy robić, czy z picia alkoholu, tego także, czy z nadmiernego oglądania telewizji, czy z nadmiernego wpatrywania się w ekran z komputera, czy laptopa, to robimy nie dlatego, że nas oczy bolą, nie dlatego, że nie mamy czasu, nie dlatego, że to może być niezdrowe, ale robimy to ze względu na Chrystusa. To właśnie ta motywacja tylko i wyłącznie religijna. Nie jest to motywacja ani biologiczna, ani fizyczna, ani psychiczna, ani psychologiczna, ale religijna. Robimy ze względu na Niego. On nas kocha i my na tę miłość odpowiadamy miłością, też wyrzeczeniem, tym dobrowolnym wyrzeczeniem. Rezygnujemy nie dlatego, że nie umiemy tego robić, albo że nie chcemy, albo że nam to nie smakuje, ale dlatego, że chcemy Jego bardziej kochać. On, proszę Państwa, jeżeli idzie na krzyż, On jeżeli decyduje się na to cierpienie, to decyduje się nie dlatego, że musi, nie dlatego, że chce, nie dlatego, że ma taki grymas, ale dlatego, że kocha. Właśnie miłość i tylko i wyłącznie miłość jest powodem właśnie tego cierpienia i powodem obecności Jezusa Chrystusa na ziemi. Miłość do nas nie jako ludzi bardzo grzecznych, ale jako bardzo grzesznych. To właśnie grzech sprowadza Boga na ziemię. To właśnie grzech powoduje, że Słowo staje się ciałem i zamieszkuje między nami. Proszę Państwa, to co mówię, to nie jest coś nadzwyczajnego. My o tym wiemy, ale właśnie w Wielkim Poście i w kontekście tego, co obecnie przeżywamy we współczesnym świecie, to nabiera takiego wielkiego sensu. Kochani, warto zauważyć, że właśnie na ten czas Wielkiego Postu nakłada się wielkie doświadczenie pandemii właśnie tego wirusa, koronawirusa. Jest to wielkie doświadczenie, jest to wielki ból, proszę Państwa, dla współczesnego człowieka, dla współczesnych narodów, także dla nas. My to rozumiemy, my w tym wszystkim jakoś jesteśmy też umocowani, czy chcemy, czy nie chcemy, bo to nas dotyczy. Dlatego, kochani, ja nie będę tutaj podawał żadnych informacji w tej materii, bo informacje, czy nakazy, czy polecenia są bardzo dynamiczne, ale bardzo proszę, żeby śledzić to wszystko, co nam mówią media, co podają nam media i być na bieżąco. I do tego, proszę Państwa, się stosować, że ta odpowiedzialność, ta rezygnacja tutaj też ze względu na Chrystusa. My możemy też właśnie to podłączyć, te rezygnacje, że nie możemy na przykład wyjść na ulicę, bo jesteśmy trochę starzy, albo troszeczkę schorowani, albo że kichamy, albo że mamy jakieś tam inne dolegliwości. Połączmy to jako ludzie wierzący właśnie też z krzyżem i powiedzmy, Panie Jezu, to podłącz pod swoje cierpienie i temu mojemu cierpieniu, tym moim wyrzeczeniom, tym moim problemom nadaj sens, żeby właśnie ten sens przełożył się na moje zbawienie i na moją także tę doskonałość wewnętrzną, bo mamy być doskonali wewnętrznie. Dlatego też, kochani, właśnie jak mówię, nie podaję żadnych komunikatów, bo to nie do mnie należy. W każdym razie, no oczywiście jak mówię, śledźmy to i bądźmy roztropni i stosujmy się do tego, o co nas proszą, czy władze kościelne, czy władze świeckie, oczywiście komunikaty episkopatu, czy komunikaty biskupa naszego diecezjalnego, oczywiście to odnosi się do ludzi wierzących. Śledźmy to na bieżąco i, że tak powiem, trzymajmy, mówiąc technicznie, rękę na pulsie. Kochani, polecam modlitwę najpierw za tych, którzy już doświadczyli śmierci z powodu właśnie tego rodzaju zarazy, dlatego też wołajmy do Boga, Bogatego w miłosierdzie właśnie za nich. Wieczny odpoczynek
zwykle, czym dać Panie, a światłość wiekoistą, niechaj im świeć, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Modlimy się za służbę zdrowia, modlimy się za ludzi chorych, modlimy się za ludzi doświadczonych, za ludzi, którzy nie są jeszcze pewni, czy mają, czy nie mają właśnie tego rodzaju doświadczenia chorobowego, za tych, którzy przebywają różnego rodzaju kwarantanny. Polecajmy tych wszystkich opiece Matki Bożej, pocieszycielce strapionych, opiekunce chorych i uzdrowicielki chorych. I módlmy się, kochani, módlmy się, wołając bardzo głośno i bardzo, mam nadzieję, też skutecznie i z ogromną wiarą, z ogromnym przekonaniem, po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rzeczycielko, racznie gardzić naszymi prośbami. Oczywiście cała ta modlitwa niechaj będzie dzisiaj nie tylko w naszych ustach, ale także w naszych sercach. I módlmy się do niej, uzdrowicielko chorych, módl się za nami, pocieszycielko strapionych, módl się za nami, żeby ona była z nami właśnie w tych dla nas bardzo trudnych momentach. Naprawdę są to bardzo trudne momenty, no ale cóż, opatrzność Boża nas doświadcza różnego rodzaju doświadczeniami. My znamy historię, historię Polski, historię świata. Wiemy, że były różne, czy epidemie, czy pandemie. Nie jest to nic nowego pod słońcem, ale jest to też coś nowego jednocześnie, bo właśnie jest wirus, jest, że tak powiem, szczepionka na grypę, jest szczepionka na ospę, a na to jeszcze nie ma. Dlatego też módlmy się za lekarzy, módlmy się za naukowców, módlmy się o to, żeby jak najszybciej właśnie w tych swoich badaniach doszli właśnie do tego odkrycia, że właśnie ten wirus, który tak nas bardzo mocno doświadcza i który tak bardzo mocno nas atakuje, żeby właśnie został, że tak powiem, technicznie wykasowany, żebyśmy od tego się uwolnili. Kochani, kochani, wołajmy do Chrystusa, Chrystusa bogatego w miłosierdzie. Wołajmy do wszystkich świętych naszych patronów, naszych patronek. Wołajmy do Boga bogatego w miłosierdzie. Wołajmy tą modlitwą wielkopostną. Któryś za nas cierpiał ran, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał ran, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Tyż, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Kochani, na ten czas, jak powiedziałem, trudny i w naszym mieście, i w naszym kraju, i we współczesnym świecie, przyjmij Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju z Chrystusem. Dziękuję bardzo. Zostańcie z Bogiem.